Dzień dobry. Witam się z wami naprawdę z samego rana, słuchajcie. Jest 10:06, a ja sobie idę na mój tramwaj. I powiem wam, że to wstawanie tak z rana tak mnie męczy, że to jest po prostu coś nie do pomyślenia. Tak bardzo współczuję ludziom, którzy muszą tak cały czas. W sensie, wiecie, żeby wyrobić sobie nawyki, wystarczą nam 2 tygodnie. Więc pewnie jakbym się przyszły tydzień też tak pomęczyła, to potem byłoby git. Ale dzisiaj jest czwartek, a ja idę do pracy jakby w biurze po raz ostatni w tym miesiącu. Kolejny raz będę szła dopiero w maju. Także nie będę miała takiej okazji. Nie mam takiej potrzeby, żeby się do tego przyzwyczajać. Powiem wam, że byłam tak zmęczona, ale wczoraj nie chciałam sobie robić drzemki po pracy, dlatego że potem byłoby mi ciężej zasnąć wieczorem. No i co? Wróciłam, zjadłam obiad, obejrzeliśmy coś z Andrzejem i Andrzej poszedł na saunę. Może później go zagadam, żeby wam o tym opowiedział, bo poczynialiśmy z pomocą naszych sąsiadów, którzy no naprawdę dużo wiedzą na temat saunowania, różne zakupy. I Andrzej już wczoraj właśnie był z nimi na takim seansie, także pewnie będzie miał coś ciekawego do opowiedzenia. Ja nie miałam okazji, bo jakby w trakcie miesiączki nie można chodzić na saunę, więc zostałam wykluczona społecznie, chociaż też miałam iść. No, ale wracając, chciałam powiedzieć, że byłam tak zmęczona, że nie opublikowałam filmu, słuchajcie. Włączyłam sobie film, komedię romantyczną na Netflixie, tak żeby siedzieć przy czymś, żeby nie zasnąć, ale nawet oglądając ją, byłam taka właśnie na wpół senna. No ale dobra, wytrzymałam do końca. Powiem wam, że potem to już o niczym nie myślałam. Umyłam tylko zęby, nakremowałam moją buzię i poszłam w kimę. I nie opublikowałam tego filmu, a nie zaplanowałam go sobie też wcześniej, więc on też się nie opublikował. Także wyjedzie dzisiaj, w sensie dzisiaj jest czwartek, kiedy wy to oglądacie, w ogóle już jest pewnie tydzień później, bo w niedzielę wielkanocną nie planuję dodawania żadnego filmu. Także tak, powiem wam, że kosmos naprawdę, ale cieszę się, że to już dzisiaj ostatni dzień, jeżeli chodzi o to biuro, i następnym razem w maju chyba sobie to jednak tak pozmieniam, żeby nie jeździć ciągiem, tylko na pojedyncze dni w tygodniu. Wtedy nie będę tak odczuwała tego niedospania. Dobra, zmykam, odezwę się do was później. Ja już, słuchajcie, w domu. Andrzej odebrał mnie z metra Wilanowska, bo się okazało, że coś było nie tak, w sensie rozwalona była trakcja. Przykuł się, bo był wypadek i nie miałam jak wrócić do domu. Patrzcie, co dostałam, odwiedził mnie zajączek w pracy i dostałam kinder niespodziankę. Ale sztos. Ekstra. A teraz Andrzej pokaże wam coś ciekawego, bo tak jak opowiadałam rano, wczoraj był no na takim, jak to się nazywa? Na saunowaniu. Na saunowaniu po prostu, ale wiecie, nie tak, że na Jolosy poszedł do sauny, tylko był sauna mistrz i była cała impreza. I patrzcie, jaką Andrzej ma śmieszną do tego czapeczkę. Ja jestem Kingiem, nie? Mam taką czapeczkę po to, żeby chronić cebulki włosów i uszy przed przygrzaniem. Taka filcowa czapeczka. Mamy też... Może żeśmy zakupili kupę sprzętu, tylko Kasia niestety nie mogła z nami iść. Mamy taki mały ręczniczek pod nóżki, żeby nie siadać też gołą częścią ciała na deski w saunie, żeby nie pot nasz nie był wchłaniany przez deski. No to jest pod nóżki. Wiadomo, że ręcznik mamy wokół siebie, więc tam tyłkiem też nie siadamy. Tak. No i kupiliśmy jeszcze hamamy, ale to akurat przyszło dopiero wczoraj, tuż przed saunowaniem, więc nie zdążyliśmy tego jeszcze wyprać. No ale takiego. Wydaje mi się trochę przezroczyste, bo jak tak sobie przyciągnę, to widzę. Ale wydaje mi się, że jak to się ubierze i się namoczy trochę ten materiał... No, zawiążesz sobie, no przecież to nie będzie tylko jedna warstwa materiału, tylko raczej starczy ci na więcej jakby obwinięć. Ale... Jeszcze mamy drugi hamam, a w zasadzie aż trzy.
O, jakie ładne te kolory. No, takie wziąłem, różne kolorki. Czy jest taki czarny i taki ładny niebieski, wszystkie w krateczkę. No, dla Kasi mamy taką... Ręczniko, sukienka to jest. Taka, no, taka spódnica na ramionczka, bym powiedział, nie? Sukienka raczej. No, normalnie jak sukienka, słuchajcie, nie musicie zakładać ręcznika, to ma ramionczka, także wam nie zjedzie. To jest moja czapeczka. Kasia też ma czapeczkę. O, pięknie. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to było naprawdę super. Wejście kosztuje tam 50 zł. I to jest wejście od 19 do 21. W zasadzie można siedzieć do 22, czyli do tego czasu, kiedy jest to tam otwarte. No i jesteśmy pod opieką sauna mistrza Piotra. To się odbywało na strefie spa Legii. Czyli to jest tam od wejścia od, jest od kortów tenisowych. No i co? Poza tym, że przygotowywał cały seans, machał ręcznikami, miał takie kule lodowe z olejkami zapachowymi. No to była jeszcze tam jakiś ananas był pokrojony, jakaś lemoniatka, herbatka przygotowana. I całe wyjście trwało, to były 4 seanse, takie saunowe po 10-15 minut. Gdzie były średnio tam 3 utwory muzyczne, w których on tam machał. I 3 różne zapachy podczas jednego seansu. Potem jakieś 15-20 minut na schłodzenie się i relaksik. No także mija to dosyć szybko. Fajna opcja, człowiek się potem wyluzuje, ma takie rozluźnione mięśnie, jest takie Także mi się podobało. Znaczy co tydzień bym chyba nie chodził, ale tak raz w miesiącu można by się przejść po prostu, żeby się tak wychillować. Fajna opcja, żeby sobie tak pochodzić. Zobaczymy, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, czy mi się to spodoba, bo do tej pory nie byłam w sumie nigdy na takim, wiecie, na takim prawdziwym saunowaniu właśnie z saunomistrzem. Korzystałam po prostu kilka razy z sauny przy basenie, jakoś tak, czy to kuzynka, czy ktoś próbował mnie namówić, żeby korzystać. I jakoś nie byłam do końca zadowolona. To wynika pewnie też z tego, że ja nie lubię do końca, kiedy jest mi aż tak bardzo ciepło. Ale z drugiej strony czasem lubię się wygrzać, na przykład, nie wiem, w wannie czy coś. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Obiecałam Grzesiowi i Paulinie, że spróbuję, bo na początku byłam absolutnie na nie. No ale skoro już obiecałam, mało tego, kupiliśmy wszystkie te gadżety do tego, żeby saunować się, jak Bozia przykazała, no to już naprawdę muszę spróbować. Mam nadzieję, że po moim pierwszym takim wypadzie będę równie zadowolona jak Andrzejek. Tak, na to liczę, słuchajcie. Dzisiaj miałyśmy dużo pracy i powiem wam, że w ogóle dramat. Przeżywam wewnętrzny dramat, bo byłam w biurze 4 razy i tylko raz poszłam po bubble tea. Jakby jest to przykre dla mnie bardzo. Dzisiaj miałam ochotę, ale kurde, przez pół dnia wokół biura padał śnieg i nie chciało mi się po prostu w tym śniegu do tej Arkadii z tego Foresta iść, mimo że to bardzo blisko. Ale no wiecie, jakoś tak, no to pogoda po prostu mi nie sprzyjała. I w pierwszej chwili myślałam, że pójdę po pracę, ale potem jakoś tak wyszło, że zgadałam się z Izą, że wrócimy razem, bo jechałyśmy w tym samym kierunku. No i już nie chciałam jej dłużej wstrzymywać, tym bardziej, że ona już dzisiaj zaczęła urlop, jutro ma wolne. Także tak, słuchajcie. Andrzejek się wziął za pranie, no bo właśnie wszystkie te rzeczy takie saunowe trzeba poprać. Pewnie wstawię sobie też pranie białych rzeczy, bo założyłam ci koszulę do biura, a pewnie przydałaby mi się, żeby ją zabrać na święta. Te wielkanocne, także tak. No i co, chyba ogólnie właśnie wstawię pranie. Już mama też do mnie dzwoniła, czy zrobię ciasto do babci. No i ja myślałam o tym, żeby zrobić tą gwiazdę z makiem. Chyba już ją pokazywałam, ale pokazywałam chyba tylko jak była upieczona. To może nagram proces jej robienia. Tym razem mama prosiła też, żebym zrobiła ciasto czekoladowe. W sumie to nie jest problem, bo to ciasto robi się tylko pół godziny. Tylko zastanawiam się, jak to zrobić, bo jutro po pracy ja jadę do Julii, a Andrzej przywiezie sobie tutaj Mariusza. Mają jakieś tam swoje tematy do przegadania, więc stwierdziłyśmy, że w takim razie my z Julią też się spotkamy. No i będzie, ja będę u Julki, będzie miał babski wieczór, panowie tutaj powiedzmy będą mieli męski.
No, także jutro raczej po pracy nie będę miała jak tych ciast zrobić, tym bardziej, że gwiazda jest ciastem drożdżowym i trochę chyba nie miałoby to sensu, bo by mi po prostu obeschła. Najlepiej byłoby ją upiec w sobotę, no ale w sobotę chcę rano wyjechać z Warszawy. I powiem wam, że nie wiem jak to zrobię. Albo jutro będę musiała wstać o jakiejś chorej godzinie, bo niestety gwiazdy się długo robi, przez to, że ciasto musi wrosnąć, to są 2-2,5 godziny tam w zależności od tego, jak długo to ciasto wyrabiacie. No tyle czasu się z tym schodzi, także naprawdę długo. No i właśnie nie wiem, czy robić to tutaj, czy może dać sobie siana. W domu o tyle wygodnie, że ciasto drożdżowe wyrobiłby sami Thermomix, ale niejednokrotnie robiłam je też ręcznie. I może jednak będzie lepiej, jak zrobię to u babci na świeżo. Wiecie o co chodzi? Po prostu upiekę ją, przygotuję wszystko tam. Kurde, nie wiem. Muszę zadzwonić, słuchajcie, do mamy, do babci. Zagadać, skonsultować się, jak najlepiej to zrobić. No bo chciałabym, żeby te ciasta były oba świeże. Więc tak, mam rozkminę. Dobra, uciekam. Myślę, że dzisiaj ciekawego już się nic nie wydarzy. Pewnie do was wrócę, jak będę robiła te ciasta. Miałam już dzisiaj nie nagrywać, ale muszę się wam pochwalić, jak błysnęłam w Biedronce. Tak na szybko wrzucałam swoje zakupy, że jajo mi się rozbiło w środku. Musiałam myć butelki coli, bo były w tym całym fujku. Nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze. Muszę to, nie wiem, wytrzeć. I spróbować wyprać jakąś tą torbę. A jak mi się nie uda, to wyrzucić, bo nie chciałabym, żeby śmierdziała mi jajkiem. Idę z tym powalczyć. My już przyjechaliśmy do babci. Teraz walczę w kuchni, słuchajcie. Upiekło mi się już jedno ciasto, a w zasadzie spód do ciasta. To będzie to czekoladowe z owocami i kremem, a tutaj już zawinęłam moją gwiazdę. Muszę sobie jeszcze teraz roztrzepać jajko, posmarować i to będzie tyle. Słuchajcie, za dużo się w tym filmie pewnie działo nie będzie. Wczoraj widziałam się z Julią, miałyśmy taki babski wieczór, miałyśmy się maseczkować, ale w końcu tego nie zrobiłyśmy, ale powiem wam, że znowu się zdenerwowałam, bo byłam w Galerii Młociny po raz pierwszy i w Zarce były ekstra spodnie i w ogóle rozmiarówka była do numeru 46. I co? Nie było ani jednej sztuki w sklepie. Słuchajcie, ja przed domkiem. Panowie dzisiaj mieli niezłą rozkminę. O, zaraz zobaczycie. Słuchajcie, kład był na podwórku, ale miał zablokowaną prędkość. I panowie tak podłupali przy nim, no i rozkminili, jak to zmienić. No i dzieci już nie jeżdżą, bo jeździ za szybko. Teraz jeżdżą panowie. Także tak. Ja upiekłam dwa ciasta, słuchajcie, i nie jestem w stanie wam ich pokazać, bo już ich nie ma. Strasznie szybko zeszły, ale zrobiłam zdjęcia, więc może teraz się wam tutaj pokażą naprawdę. No, zrobiłam sobie takie sprawdzone rzeczy, które wiedziałam, że pójdą na luzie. No i poszły. Panowie, słuchajcie, odblokowali tego małego kładzika. Teraz już nie jeździ 20 na godzinę, tylko 40 czy 50. No i zaczęła się impreza. Yo. Hello! My już jesteśmy w Warszawie, jak pewnie zresztą widać za nami. Słuchajcie, dzisiaj dosyć wcześnie się zebraliśmy od babci, prawda? Już o godzinie 13. 30 byliśmy tutaj. Tak, już byliśmy w domku w Warszawie. Andrzej pokorzystał dzisiaj z pogody, pojeździł na motocyklu. No nie dużo, ale tak o. Byle żeby się przejechać i ruszyć, nie? Prawda? Skorzystać z pogody też. No. No, a ja wam przyszłam, bo chciałam wam powiedzieć, że fajne były te święta. Że tak zadowolona jestem z przebiegu tej Wielkanocy. Ostatnie 2 lata z rzędu nie jeździliśmy do mojej babci. Bo zawsze powtarzaliśmy, że o, to są za krótkie święta. Ale nie, jednak trzeba tak jeździć, bo już miałam taki niedosyt, bo ogólnie mamy taki system, że jedne święta spędzamy z moją rodziną, a drugie święta spędzamy z rodziną Andrzeja. Tak się wymieniamy, nie? Żeby było sprawiedliwie. No ale ostatnio ta Wielkanoc właśnie była taka, że, no, że nie było tej wymianki. I już mi jej trochę brakowało i cieszę się, że byliśmy u babci.
bo było ekstra, byliśmy na kręglach, prawda? No było, ale klasycznie, Kasia. Święta, święta, ale dobrze się skończyły. Przydałoby się jeszcze kolejny weekend, żeby od nich odpocząć. Trochę tak, trochę tak. Spotkania z rodziną bywają ekstra, momentami są też męczące. Ale byliśmy na kręglach i było super. I się okazało, że w ogóle moja mama jest świetna w kręgle. No i Kasia też nie najgorsza. No ja miałam chyba po prostu szczęście nowicjusza, bo za pierwszym razem wygrałam rundę, słuchajcie. I to tak odleciałam moim rywalom troszeczkę punktami. No. Ale za drugim razem byłam na szarym końcu. Także już bez strzału. Zdarza się i tak, ale kręgle super sprawa. A ogólnie teraz poszliśmy sobie na spacerek pokorzystać, bo jest bardzo ładna pogoda. Nie ma w ogóle wiatru i jest, nie wiem, 14 chyba stopni. No. Ja idę w takiej kurtce jeansowej i w bluzie i jest mi totalnie gorąco. I nawet już troszkę zmęczyłam od tego, że idę i gadam. Ale chciałam chyba tak naprawdę się już pożegnać i w sumie, a propos, skoro już wspomnieliśmy o motocyklu, to słuchajcie, wymyśliłam sobie, że kolejny odcinek będzie taki około motoryzacyjny. O jacie. Pokażemy wam nasze dwa motocykle, a w zasadzie oddam pałeczkę Andrzejowi. Andrzej wam pokaże nasze dwa motocykle, bo uważam, że mamy w garażu absolutnie świetne maszyny. Uwaga! I nie mogę się doczekać, żebyście je zobaczyli. No i przy okazji, w związku z tym, że mamy ładną pogodę, to tak sobie pomyślałam. Uwaga, słupek! To tak sobie pomyślałam, że może warto byłoby wam to pokazać i przy okazji rozpocząć sezon. Także tak. My spacerujemy dalej. Słuchajcie, ja już chowam kamerę. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. W komentarzu proszę zostawić emotikon motocykla. Oh. Tak. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. No właśnie, motoryzacyjnym. Trzymajcie się, pa pa. Hejo.